Szczęść Boże, Sławomir Ozdyk. Jestem doktorem nauk społecznych z dziedziny nauki o polityce. Urodzonym i wychowanym w Nakle nad Notecią od lat, zawodowo jak i naukowo, zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, urzędujący za moimi plecami kanclerz Niemiec, pan Olaf Scholz, zgodził się na reformę paktu azylowo-migracyjnego. Od tej pory brukselscy urzędnicy przymusowo będą mogli relokować także do Polski nielegalnych imigrantów. Tych imigrantów, których na łodziach do granic Unii Europejskiej dostarczają, sponsorowane także przez Berlin, organizacje pozarządowe. Czy masowa, niekontrolowana, nielegalna imigracja jest zagrożeniem bezpieczeństwa państwa? Czy stosunki społeczne panujące w Europie Zachodniej, ta swoista podmiana kodu kulturowego dotrze także do Polski? Czy w naszym kraju będą rozwijać się klany arabskie? Czy będziemy mieli wzorem Szwecji do czynienia z zamachami bombowymi? Czy będziemy wzorem Francji do czynienia mieli z strzelaninami? Czy łatwiej będzie w Polsce kupić Kałasznikowa, aniżeli plan Warszawy? Szanowni, chrońcie siebie, swoje rodziny i wasze majątki. Głosujcie odpowiedzialnie. Nie pozwólcie, aby zderzenie kultur, aby prawo szariatu zagościło także w naszym kraju.